Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gold Mining Simulator. Nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim. Tylko kwestii szybkiego przypomnienia. Naładowany już jest cały, no to tematy, wszystko przepełnione są tym złotem, aż ciężkie. Po prostu, no widać, mieni się złotem. No żartuję, ale o co chodzi? Chodzi o to, że brakło mi dwóch kabli, jednego kabla, jednego wężyka, może tak powiem, bo jest cieńszy, po to, żeby podłączyć to urządzenie do wody. Ach, to chciałbym, w sumie nie musiałbym, to by też chodziło i to też by chodziło, tak szczerze powiedziawszy, bo bym kable przeplatał, ale ja nie chcę tak przeplatać, jeden już wystarczy, że będę i wiecie co, i chodzi o to, że podjadę do sklepu szybko, kupię i podjadę jeszcze do kowala, bo jest do odebrania, słuchajcie, sztabka złota jest do odebrania, mam 17 tysięcy, czyli po prostu totalnie już cienko, tylko że no kurczy się to ten mój stan konta. O, dawaj, dźwigaj, patrzcie, kurde. Och, się ślizga, skubany. Ledwością, dobra. Słuchajcie, widzimy się u kowala, w sklepie, w banku, w mieście i zaraz, słuchajcie, będziemy wracać, także zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, jestem u kowala. Dawaj sztabę. Jedziemy. Jadę teraz do sklepu w sumie, bo i tak mi tyle pieniędzy nie potrzeba, chociaż nie, chyba tam więcej nic nie muszę. Chociaż tak, może kupię po dwa te kable. Zawsze się te kable przydadzą. Co to pisało? Teraz tak, potrzebuję tak. Czekajcie, gdzie one są? Tu są na pewno ten wąż. Wezmę dwa. I kupię ten. Też dwa. W razie W. Coś jeszcze? Chyba więcej nie. Może kubełków bym trochę więcej nabrał. Czekajcie, bo tam jest... no nie wiem. Kurczę, tych kubełków mi się wydaje, że może być za mało, ale... Dobra. Przyjadę, to kupię. A co to? Mam czas, słuchajcie. Mam czas. Jest 11:37. Tego tyle złota nie wydobyłem. Jeszcze. Żebym był zadowolony. Dobra. Jadę do banku. Przy okazji. Szkoda, naprawdę szkoda, że twórcy gry nie update'ują, nie patchują tej gry. Szkoda. Albo może takie... Gdzie jest? Pojechałem. O ja! Po benzynę. Ludzie. Nie, benzyny nie będę brał. Zagapiłem się po prostu. Oj, sorry, o chyba... Oj, czyli samochód. Dobra. Nie będę gasił nawet, nie ma czasu, słuchajcie. Dobra, sprzedaj sztabkę, tak. 12 tysięcy, no to dużo. No tak. No. Nie jestem zadowolony, ale okej. Idziemy. Dobra, widzimy się na parceli. Dobra, dojeżdżamy.
No i dobra. Jesteśmy na miejscu. Wezmę sobie wąż. I kabel. Dobra, czyli tak, tu prąd mamy, wody nie mamy, ale to najmniej. Teraz tu jeszcze woda. What the hell? Tu jeszcze woda. Czyli jeszcze... No ale ja tu już nie mam możliwości takiej, jako takiej. Ale no tak, jakby był rozgałęźnik. A czekajcie, nie, bo jeszcze tutaj mam, dobra. Ajajajajajaj, przecież ja po tym wąż pojechałem. Kurde, już myślałem, widzicie, jaki to człowiek. Już nie pamięta w ogóle, już pamięć złotej rybki. Dobra. Gdzie to? Tutaj. Dobra. Czyli tak, brakuje tylko mat. I tutaj mamy to, co mam. Nie wiem, najpierw może zużyjemy te maty. Właśnie, od czego zacząć, szczerze powiedziawszy. Kurde, wszystko fajnie, tylko nie wiem, od czego zacząć. Czy ja tam kubełek mam już? I gdzie ten kubełek? Tutaj właśnie, te kubełki, chodźcie. Ten kubełek tutaj mogę wrzucić. Okej. W zasadzie to uruchomię to wszystko już. Tą pompę. Będzie się paliwo dolać. Jednak. Holy shit. Co tu ma się dodać? I po co się tu ma woda lać? No, czyli nie za bardzo. Okej. Rozumiem. Rozumiem, źle zrobiłem to. Stop. Niepotrzebnie to było zrobiłem. Dobra, ale dobra, no widzicie, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Czekajcie, stop. To. Tu. O, i teraz tylko tu będzie woda. O, teraz idealnie. No widzicie? Aha. Cyk. Dobra. Muszę przynieść te kubełki jeszcze. No bo po co ten generator zasilałem? Niepotrzebnie. Jakby wąż wystarczył dobrze. No, teraz jest idealnie. Ten odłączyłem, bo tam by się woda lała. Do tego. Niepotrzebnie. Tyle zużycia wody. Jeszcze 5 dopiero. Ten muszę wziąć. Czterdzieści, dobra. To jest tak, wszystkie kubełki najpierw bym musiał tu zgromadzić. Ale dobra, to może to załączę. Żebym się kurczę nie pogubił, wiecie. Start. Aha, tak, tak, tak. Tak, panie. Działa, nie muszę tego włączać. Dobra. Coś tam działa. No dobra, no to co? Lecimy po te kubełki nasze wszystkie. Tutaj kubełek chyba zabrałem. Dobra, to chyba jeden mogę sobie nawet wziąć.
916 do wiadra. Utracono? Co utracono? Już nie spojrzałem. Dobra, teraz tak. Bierzemy sobie to wiatereczko. 100% już jest. Ok. Wszystkie wiadra teraz przynosić. Ukończono jeden złoża, dobra, dodano, dobrze. Kolejne wiadereczko. To jest 100. Widzicie, tu jest tak kurde złożenie. Aha, nie, dobra, już myślałem, że tutaj, dobra. Teraz te wiadra. Można się łatwo wszystko tutaj pomylić. Brzyskówka kolejna. Proszę bardzo. Trzecie wiaderko. Tak. Dobra. Aj, to nie tutaj. Tutaj. Dobra, to wszystkie wiadra by były chyba, tak? Tylko wezmę, tu jest tak. Tam jest jeszcze jedno wiadro. Co podłożyć. Dobra, to by było tyle. Tu już jest 100%. Oj! Kolejne wiadereczko. Podłożyć. Niech to się wszystko nam przerobi. Dobra. Teraz to można wyłączyć. Stop. I teraz bierzemy, słuchajcie, tam. To wiatra. To jest 50. Tylko musimy mieć wąż. No i mamy. No i mamy, słuchajcie. Tu mamy 3-4 wiadra. No. I później się zajmiemy matami. Ach, pięknie. Fajnie, fajnie, fajnie. To lubię, słuchajcie. To lubię. Mógłbym się od razu zająć tutaj matami, ale wiecie co? Powiem wam szczerze, że strasznie się tu burdel zrobił. Bo jednocześnie to, tamto, tym bardziej, że tutaj mam tyle kabli, wiecie, to wolę sobie powoli, powolutku, pięknie, popatrzeć, słuchajcie, czas sobie powolutku płynie. Złoto nam już przybyło, magnetytu nam troszeczkę już nawet sporo, musimy, mamy 1% niby w tym wiaderku, ale spoko, z biegiem czasu. Ważne, że złota przybywa. To najważniejsze. Może nawet to wezmę sobie. Też wyłożę, a se tutaj wsadzę ten kubełek. Dokładnie. Se położę kolejny zaraz. No i dobra, ile mamy teraz, zobaczcie, 111 już, 112 gram.
rośnie, rośnie. No jeszcze maty zostały, słuchajcie. Z mat też będą kubełki, także słuchajcie, to nie ma to tamto. Ach, kurde. Dobrze, dobrze. Będą pieniążki, to słuchajcie, będą i lepsze sprzęty. No i dobra, teraz czekamy, słuchajcie, czekamy. Teraz te kubełki chyba tu by się przydały wszystkie. Teraz będziemy maty, tylko tą zaraz wyłączymy wszystko. Chociaż nie, tylko tą wyłączymy. I ile zyskaliśmy, słuchajcie, ile zyskaliśmy? ...143 gramy. Dobra, teraz tak, weźmiemy sobie tutaj kabel. Teraz tutaj, maty. Czekajcie, wyłączę to na razie wszystko. Dobra. Tamten niech sobie chodzi. Nie ma problemu. I teraz tak. Teraz jak to się robiło? Zajmijmy się najpierw może tymi większymi tymi matami. Czekajcie, czekajcie, jak to tutaj, dobra. Tutaj położymy ją. A nie, czekajcie. Kurczę, na te maty, na te powinny być jakieś, żebym nie zgubił tych krat. Tak, tu jeszcze mata. Cyk. Tę kolejną. Może kurczę, przydałoby się kolejne. Wiecie, co by się przydało? No takie urządzenie na bank. I żeby to wszystko w jednym tym nosić chyba. Czekajcie, zaraz coś tutaj wykombinuję. Wiaderka out. Dawaj to. Czy jakoś. Nie, chyba może nie, ale. Tutaj. No właśnie. To krawę tu przełożę. To włożę tu. Dobra. Tą kratę. A to tą kratę to na razie nie, dobra. To idę tutaj. Jedną kratę muszę niestety tu gdzieś odłożyć. Dawaj tą latarkę. O! A, słuchajcie, a czekajcie, bo tutaj są te maty. Ja mam takie mniejsze. Czekajcie. No teraz tak, tą matę mogę tu włożyć. Właśnie, po co są te... Tutaj, po co są te? Tych mat nie mogę włożyć. To po co ja to kupowałem? Tutaj. Po co są te maty? To takie dziwne. Tak samo tutaj. Tutaj. Gdzie? Te. Dziwne. Dobra. Zabieramy to. O kurde. Wszystko się wysypało. Ale już nie. Dobra. Powkładamy teraz. I chyba to wszystko. Nie, tutaj nie będziemy. Dobra. I teraz jeszcze możemy te mniejsze. Te mniejsze też jest tutaj miejsce na to. Czy nie?
O nie, niestety nie. Dobra. No to widzicie. No to widzicie. Czekajcie, no to ja wezmę wszystkie se tutaj. Kratę tu. Nie, 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 nie. O, wywalam najpierw te wielkie. Ten generator mi cały czas chodzi. Oczy, ten pompa mi chodzi cały czas. On już nie chodzi. Trudno. Dobra. No i tak zaraz tutaj będę załączał. No i załączamy, słuchajcie. Ale myślałem, że tutaj więcej wejdzie tych mat, ale może i nie. Dobra. Tu się załączało. Kurde. O. No i dobra. I leci. W sumie to najpierw może maty powinniśmy, bo kubełki są. Właśnie, najpierw maty powinniśmy to robić. Stop. Maty są wyprane. A no właśnie, bo albo widzicie, no. A, dobra. Bo to tak chcę. Czekajcie, nową matę tu. Cyk. Praną mamy już. A, to jest tak to. Jaka żmudna, nie? Troszeczkę, kurczę, praca. W sensie... dobra. I tu mogę załączyć. Niech się tutaj bierze. Z tym idę sobie tutaj. Okej. Teraz tą kratę mogę tutaj umieścić. Dobra. Znaczy dopiero 58%. Okej. Po prostu pozakładam. Cyk. Cyk. No. Tu jest dużo takiego skakania. Wiecie. Ta gra była, widzicie, patchowana, to takich problemów jakichś nie byłoby, no niestety. Czy jest idealna? Oczywiście, że nie jest. Ale jakoś kurczy się, jakiś jest sentyment, że się do niej wraca. Może sentyment, nie wiem czy sentyment to się nazywa. To jest tak, to weźmiemy sobie tu. No dużo nie ma tego. Z drogi. Teraz tak, te. O, to się szybko wyczyści, bo... można... do jednego jakby wrzucać dwa takie, nie? Widzicie? Co tutaj? Wrzucimy. Nie wiem, po co tych mat tyle kupiłem. W sumie mógłbym na przykład te powciskać tu, nie?
nowe. I jechać dalej, nie? Właśnie to jest to. No wszystko. Wybierzmy. Z tym chodźmy. Wybrała wszystko. No to dużo, dużo. No, dużo nie, nie, chyba tam nie, tego złota nie będzie z tego. No i tu jest gdzieś krata. Dobra. To jest 100%, ok. Ukończono? Co ukończono? Co tu się stanęło? Co ukończone, ukończone jeszcze? To jest 25% jeszcze. Jeśli włączę to, to jest jeszcze 1%. Czemu tutaj, tu jest woda, jest wszystko. O, teraz działa. Nie wiem czemu nie działało. To jeden kubełek. Teraz wodę. Czekajcie, może wodę to nawet stąd wezmę sobie już. Dobra. I tak to, słuchajcie, wygląda. Wszystko, wszystko. Wszystko jest na zero wyzerowane. Wszystko jest wyzerowane. Czyli 67 gramów jeszcze złota sobie dodaliśmy. Dobra. Włączmy to wszystko. 67 gram. Dobra. Teraz tak, jeszcze chciałbym zobaczyć. Wszystko podło dobrze. Wszystko tu jest zrobione. Dobrze. Te kubełki, kurczę. Powinny też w jednym miejscu stać. Ale, dobra. To jest powłączane. No i tylko generator wyłączam. Znaczy pompę, jak generator. Pompę.
I teraz tylko ten przewód odłączam. Podłączam tutaj. O, i mamy. I słuchajcie, mamy 210 gram. Czy to dużo? No to nie jest dużo, no. To nie jest dużo. Musimy się wziąć do roboty, słuchajcie. No ale kto powiedział, że będzie lekko? No nikt. Dobra, jadę. Jadę, słuchajcie, bo... bo pieniędzy brakuje. No dobra. Dobra, na dół weźmiemy sobie łyżkę, tutaj na górę troszeczkę. No, także tak wygląda, słuchajcie, pracy jest co niemiara. I tak szczerze powiedziawszy, powiem wam szczerze, że im dalej w las, tym roboty więcej. No, żeby po prostu... O, zjeżdża mi, kurczę. Jak, wydaje się, że jest więcej roboty, nie? Kurczę, teraz niż tam, co przesiewałem, co zaczynałem. Ale wiecie co? Powiem wam szczerze, więcej frajdy jest. No i co tutaj najpierw może... Dobra, jedziemy. Fajna jest ta kopara. Znaczy... bardzo, moim zdaniem, ładnie odwzorowana, nie? I na tamte czasy, kurczę, tak fajnie zrobili to. Że nawet troszeczkę sobie tutaj wjedziemy. O, ta, wyszedłem. Elegancko to zrobiłem. Kurczę, znowu wyszedłem. Nie ten klawisz. O.
paliwa troszeczkę już mam, ale na szczęście kupiłem sobie właśnie ten bak, taki beczkę na paliwo, tam jest zalany też do pełna. Muszę chyba dobijać do końca tą maszyną. Dziewięć stopni, prawie 10 stopni na dworzu. Okej. Oho. Kurde, tracę miejsca. Włączamy. Wiecie co, chyba nawet nie będę tutaj, po prostu zjadę to. Start. Dobra, poczekam aż to zleci. Nie ma sensu lecieć tam do kopary i to. No to i tak szybko leci, nie? Tyle by to było dobrze, że ta pompa, gdyby była elektryczna, to bym sobie tutaj ją podłączył jednym przyciskiem, bach, wyłączam wszystko i heja. Ja to rozumiem, to jest jakieś udoskonalenie, unowocześnienie, ale no niestety, dopóki nie mam pieniędzy, żeby sobie kupić ją, czy ktoś powie, no dobra, przecież masz, ale tak, zaraz się ktoś odezwie, no jeszcze ten transport, to przecież możesz z... Wszystko kosztuje. A ja mam w głowie jeszcze jedną rzecz, wywrotkę, i ją bym chciał kupić, nie? A wywrotka? Może, kurczę, może nawet nie kupić, może wynająć najpierw. No to dobrze, dobrze. To bym chciał tu zebrać. Czekajcie. O, zebrałem, dobra. Tu powiększę sobie ten przejazd. Nie zebrałem wszystkiego, kurczę, tutaj jeszcze jest, ale dobra. Okej. Fajnie się nią jeździ, naprawdę fajnie się, przyjemnie się
tą ładowarką jeździ. No już 50, czy już dopiero? Tak, będę najpierw chciał przyspieszyć to wszystko. Tym bardziej, że mam dwie maszyny dodatkowe kupione. Właśnie po to, żeby tą wywrotkę mieć. Ale to myślę, że już tą wywrotkę kupię na kolejny odcinek. Jedziemy po kolejną mychę. No. Dziewięćdziesiąt siedem, dobra. Stój, 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 dobra. Dwa dwadzieścia dwa, to spoko, dobra, najpierw weźmiemy sobie, to jest start też wszystkiego, start też jest wszystkiego. Okej, okay. Co, tracę złoto? Gdzie? Gdzie? Czekajcie. A czemu? O kurde. O kurde, tu nie działa. Zapomniałem o tej pompie. Ale psy narobiłem, no. Ile ja złota straciłem? No, już jest ok. Tutaj po prostu nie działała woda. Czy woda? I tak. Tu się zsypywało wszystko. Ale... pięknie, pięknie, pięknie. No ale to wszystko widzicie. To wszystko... zapomniałem, kurczę, widzicie, zapomniałem o tej. No widzicie, no tak, no wychodzą, wychodzą błędy swojej, kurczę, pracy. No ale dobrze, nie? Człowiek nie jest doskonały.
grunt po prostu nie popełniać błędów, nie? A człowiek uczy się tylko i wyłącznie na błędach. No. No. Pięćdziesiąt procent, dopiero połowa. Dobra. Siedemdziesiąt cztery. Dobra, idziemy kolejną. Właśnie to jest dobre, jak już będzie się miało wywrotkę. Tylko że wiecie co? Wywrotka to się przyda, jak już będę tam bardziej głębiej wejdę. Ze względu na to, że tam będę operował koparką i ładował i tu wyjeżdżał wywrotkami. Bo tak też tu wyjeżdżać i ładować tę wywrotkę to... W sumie to takie... Ile jest już? 99, dobra, załadujemy sobie tylko. Dobra, puścimy maszynę. Włączymy wszystko. O, ale tak poszczególne elementy załączałem niepotrzebnie. No ale tak to słuchajcie będzie wyglądało. Nie wiem ile jeszcze odcinków zrobię. Piszcie, komentujcie, czy wam się podoba, gdy no, zobaczę, że ta popularność gdy no, będzie już naprawdę maleć, więc może odstąpię od tego i wezmę inny symulator. Ale na razie jeszcze jako tako oglądacie, więc spoko. Może w następny odcinek jeszcze na pewno pokażę, bo podłączam tutaj te dwie narzędzia. No i kurde, tą wywrotę bym chciał, kurde, ale wynająć.
no tak nie za bardzo mi się. Chciałbym mieć ją na własność, nie? No ale zobaczymy, zobaczymy. No bo na razie z tym znajdowaniem złota, tego magnetytu, no to też tak, nie za specjalnie. Dobra, słuchajcie, może już ten odcinek zacznę kończyć powoli. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zachęcam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. No i dajcie znać, co sądzicie. Czy to łapeczkami w górę, czy komentarze. Bardzo chętnie, mile widziane. I pamiętajcie, wszystkie komentarze, nawet te niepochlebne czytam. Tylko, że jak widzę, że nie ma sensu odpowiadać, to nie będę odpowiadał. Chyba, że mnie najdzie jakoś ochota. W jakimś piwku. Zbliża się weekend. Znaczy, bo właśnie, no ja ten odcinek nagrywam w piątek. Dla mnie to się zbliża weekend. W niedzielę to już jakby się kończył, kurczę. No ale piszcie, piszcie. Albo dajcie znać w tych łapeczkami. Czy jest ok. No dobra, z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!